Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Kończy się rok 2023. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, polubienia, wpisy i łapki. Zachęcam do odwiedzania grup gołębiarskich na Facebooku. Polecam bardzo prężną grupę Stara Gołębiarska Szkoła plus Sport Gołębiarski, gdzie hodowcy pokazują wiele ciekawych filmów. Grupa Bezwałka PKT zachęca wszystkich do wymiany gołębi. Warto zapoznać się z jej regulaminem wraz z Kolorem W, administratorem tych grup. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Myślę, że tradycyjnie będziemy się spotykać na kanale Lotowanie Andrzeja. A teraz startujemy i zapraszam na film. Dzięki Tomka, by ktoś potrzebował. Zapraszam Tomka, pawiki są białe na czarnych ogonach. Takie poróweczki, jaśniaczki ma. Gołębie Tomka w tej chwili nagrywam. Namiar do Tomka jest. Ktoś potrzebował te pawiki. Takie widymki kosmate, czy je nie ma? Też Tomka, nie będę. Te widymki po ile? 120 zł. Parka parzysta. Proszę zobaczyć, jak się gołąbki prezentują do kolegi. Jak kolega czyta komentarze. Proszę bardzo zobaczyć, jak się widymki prezentują. Jakie łapcie, jakie kosmy. 120 zł parka. Takich widymków dzisiaj. No przestało padać. Jeszcze przyświecę. Dobrze, popatrzę, żeby tylko całość nagrać. Takie jaśniaczki po ile mniej więcej? 20 zł. Po 20 zł. A te ciemne? Jasne, te murzyny też po 20. Ten królik co to jest? Samiec. I kosztuje? Stówkę. Parka tych wywrotek? Są gnieździaki. A, gnieździaczki. Takie. Trzydzieszki za dwa. Takie mam wrot i tam koledzy potrzebowali wywrotek. 30 zł za dwa, troszeczkę kolorek, ale kosmy, łapcie, fajne gołąbki. I tutaj te pocztowe? Pocztowe z kartami po dyszku mamy. Te jaśniaczki? A, do kolegi tutaj, dobra. Te pasiaczki to ile tutaj za sztuczkę? Po 50 zł. A wiedeński? Też. Tu mamy takie gołąbki. Tu mamy, proszę bardzo, wiedeńskie takie czarne. Ale nie ma kolegi, nie wiem co kosztuje. Bocianki, parkatka widać po nich się prezentujących. Te bocianki, bo zapomniałem, że coś. 8 dyszek parka, zapraszam do kolegi. A tu te... Po 4 dyszki wiedeńskie. A ten taki, to jest, co to jest ten taki? To są czaposze? Nie, to są te deresze taka. Taka parka dereszy. 60 zł zapraszamy tutaj. I do kolegi Andrzeja tutaj, tak? Dobrze mówię? Tak, takie gołąbki, pasiaczki, proszę bardzo. Te pasiaczki po ile? Bo się nie tam? Po 4 dyszki, dzięki bardzo. Wyświanczyki czerwone tu mamy. I te wyświanczyki czerwone to jest parka, czy samiczki? Samiczki. Samiczki, dobrze, strzeliłem, że samiczki. Po ile one są? A ten koroniaty masłowy tutaj, ten, to kosztuje chyba? Całe 20 zł. Proszę zobaczyć, jak wiletynki gołąbki za 20 zł. Nie mam takich, bo bym sam kupił. A to jasne? Po 15 zł. Te perłowe to czyje? Nie wiadomo. Tutaj nie ma właściciela tych perłowych. Nie wiem, co ile kosztuje. Takie jaśniaczki, nie wiem, tutaj nie ma kolegi. Nie wiem, co to kosztuje. Takie, to są ściągowe gołąbki. Te perłowe ściągowe to są po ile tutaj? 4 dyszki, 5 dyszek. Te to są albumek, nie? Nie, to jest deresz. Deresz taki podobny, a kurczę, deresz no. I takie, takie dereszki? Podobne, po 3 dyszki. Całkiem inna obudowa. Ja wiem, dobrze, że mi kolego poprawiłeś. To też po albumek. No, ten to wiem, że na pewno deresz, ten to jest deresz. Inny. Siwy deresz, a ten jest pasami, a ten jest biały, nie? A no właśnie, dobrze, że umie się mieć. A ten korenia tej winy łapce, a tylko smaty. Samczyk? Samczyk. I kosztuje?
Szyszki, tu mamy czajeczka, ta czajeczka, proszę bardzo, co to jest? Samczyk, proszę zobaczyć, jak się ten samczyk prezentuje. Ile ten samczyk? Szyszki się ceni. Te pawiki, bo co się pytałem, te pawiki ile? Parka. Ile? Cztery dyszki. Cztery dyszki pawiki mamy na białych ogonach, fajne pawiki. Te krymeczki, to ile kosztuje taka parka, te krymeczki? Dwie dyszki, parka. Dwie dyszki, proszę bardzo, krymeczki zobaczyć. Bocianek jest tutaj. A bocianek, co to jest ten kostkowy? Tam jest. I kosztuje ten samczyk? Pięć dych. Panowie, takie ściągowe jaśniaczki, proszę zobaczyć, jasne, perłowe. Ściągowe, jak się gąbki prezentują. Po ile takie tutaj te gąbki? Po 50 zł, zapraszamy do kolegi. Proszę zobaczyć, jak się gąbki prezentują. Po 50 zł. Już mamy inna półka, krótsze, takie białe gąbki. To i kolego, po ile? Po dwie dyszki mamy. Proszę bardzo zobaczyć. Białe, krótkie. Tu nie ma właściciela tych gąbków. Proszę bardzo. Cześć kolego. Poczekaj, poczekaj. Paraparzysta Tiplerów. Ile to paraparzysta? 100 zł. A ten koroniaty Budapesz? 40 zł. A ten Widymek? Widymek 8 dych. 8 dych. Proszę zobaczyć, jak się nim prezentują. Nagrywam w tej chwili gołębie kostka. Proszę bardzo, ktoś potrzebował. A te jaśniaczki? To wszystkie po 4 dychy. Po 4 dychy. Proszę zobaczyć, jak się gołębki prezentują. Tutaj te żałobniczki. Też jeden lot po 40 gołębie kostka, proszę bardzo. Te wyszwance koroniate, one są z łapkami nie bez. Ile? 120 zł. A bocianki? Ten bocianek, co to jest taki kostkowy? I kosztują? 150. Proszę państwa, bo nie słyszę, mam czapkę na uszach. A wyszwanczyk siwy? 4 dyszki. A co ten wyszwanczyk? Samczyk? A te bocianki? Nie, to restuły. Proszę zobaczyć, jak się go prezentują te bocianki. Kostkowe, fajne gołąbki. A te koroniaty jeszcze, to jest parka, tak? Półtorystowy parka. Wloty są. To jest tamten czepelek, tak? Tamten czepelek co kosztuje? Za dwie dyszki. A ten koroniaty wylocik? O, fajny taki mały ten. Łapciaty, kosmaty, bo łapciaty mi się pytali. Ile kosztuje takie łapciaty? A też 15. 15. Zapraszamy do Radomia, tylko po takie gołębie. Zapraszamy też do Radomia po jęczmień, 25 zł ćwiartka. Proszę bardzo zobaczyć, jaki jęczmień jest. Małe takie końce ma, ale gruby jest. Pszenży to jest po 80 zł. A tutaj jest jara chyba pszenica, tak? Jara pszenica to jest ile za ćwiartkę? Też 25 zł, czyli po 100 zł. Zapraszam do Radomia, można też zboże kupić. Proszę bardzo. Kolegi, nie ma tych gołębi. Pasiaczek nie, żab przestrzelony. Widymek łódzki, ten nakrapiany, winerek. I Budapasz, a nie wiem, co ile kosztuje. Tu mamy tutaj fajne widymki czerwone. Blajwindry i sroczki czarne. Ale nie ma właściciela, nie wiem, co ile kosztuje. To zapraszamy też do kolegi Pawła, jest jęczmień przężyto. Jęczmień Paweł, po ile tutaj? 25 zł za ćwiartka, przężyto. Pszenica, szpowa 25, jara 30. Proso 2 zł. 2 zł. Tu mamy taką mieszankę, nie? Pszenica mielona, kukurydza mielona. Ta mielona, kukurydza po ile? 30 zł. A ta kukurydza? 25. To molomansiki? Samiczki. I to mamy na masie samiczki po ile? Żółta 40, czerwona 50. Tu mamy to są barlesy te? Para barlesy, tak. Para barlesów ile kosztuje? 120. Te białe pocztowe? Po 6 dych. Tu nagrywam gołębie Pawła, aby ktoś potrzebował. Tu są Paweł, czekaj. Wyszwance siwe. Pod dwie dyszki za sztukę. Murzynów para jest, 3 dychy. Łapciate pod dwie dychy, jasne. Kolegi Pawła, tu namiar jest i Paweł, tu jeszcze powiedz, tu masz tygrysy, parzyste te tygrysy. Tygrysów, no. 100 zł. A te rzeszowskie, są te? 300 zł. Pocztowe czerwone. A pocztowe czerwone, ile te pocztowe? 80 zł. Za parkę? Tak, za parkę. To cały czas gołębie Paweł, jak ktoś potrzebował. Wyszwanczyki żółte. 70 zł para. 70 zł parka, to są gołębie Pawła cały czas. A te krymki, bo są na krótkich dziobach, ile? Samiczki dwie, po 6 dych. Po 6 dych, ale mają dziobki krótkie, po 60 te samiczki. A ten perłowy na białym ogonie? 60 zł samczyk. 60 zł samczyk. I jeszcze tu Paweł ma tutaj
Te żółte to co są? Rzeszowskie. Rzeszowskie. 100 zł para. Ktoś potrzebował. Też gołębie Pawła, to też rzeszowskie. Tu mamy, ten tamten to jest co? Szczygieł? Ten szczygieł. Szczygieł to jest samczyk, tam gdzie potrzebują takie szczygieł. Samczyk. I ile ten szczygieł, Paweł? Trzy dyszki. Mam tutaj garłacza pomorski. Garłacz pomorski, samiczka czerwona. Pokaż mi się tutaj. 50 zł. Ile samiczka? 80. 80 zł. I King's czarny samczyk. Kosztuje? Trzy dyszki. To jest namiar do kolegi Pawła, jest, jakby ktoś potrzebował. Nie wiesz, powiedzieć te brawindy, to nagrywam te chwile gołębie kolegi Mirka. Jakby ktoś potrzebował coś z tych gołębi, to zapraszam do Mirka. Mirek tu fajną wydateczkę ma, widzę. Patrzę, bardzo ładna, biała, taka wylodeczka. Dobra. Te widymki, Mirek, po ile? Po trzy dychy. A do reszty to są parak te, to tutaj? Tak, para jest. Para tych widymów. Tak. A blewindry? Para dereszów i blewindry też parka. Parka. Ile te blewindry? 50 zł, 4 dychy do wzięcia. 4 dychy. A dereszę? Dereszę 6 dych woła. 60 zł, to kolega Mirek mówi. A korniata, przepraszam, ci przerywam chwilę. Co? Trzymaj, póki masz. Te korniata po ile? Korniata to jest para perłowych, parzystych i samica jasna i masz tak samo. Też tak, po 3 dychy, 2 dychy. Po 3 dychy. Kolegi Mirka mam, jakby to coś potrzebował. Masz tutaj gołębie, powiedz? To są no pocztowe, pocztowe. Te nietypowe, nie? No. To jest i tygrysy są i... Kolegi Mirka by coś potrzebował, proszę tutaj dzwonić. Tutaj te Mirek, te jasne? Tu jasne. Po ile? Tu są 4 samice i 3 samców, 7 sztuk. 7 sztuk, a taka wyloteczka to co, ile na białym ogonie? Ta wyloteczka, ile kosztuje, Mirek? Tak? No. Ja to wziąłem. Dobra, już taka wyloteczka, dobra. Cześć, proszę bardzo, takie gąbki. Po ile takie jaśniaczki? Po 20 zł. Po 20 zł, proszę bardzo. Promocja jest, bo jest dużo, dzisiaj jest sprzedających i kupujących, tak jest promocja. Co lepsze, poszły reszta. Tak, zapraszamy, ty też po miód można w Radomiu kupić. Ile taki miód tutaj? Ta wodyraczka? 50 zł. 50 zł, to jest litrowe słoiczki? 0,9. 50 zł. A tutaj powiedz mi te jasne, tam po ile mniej więcej? No, mówię 20 zł. 20 zł. Zapraszamy do kolegi. Przyjmuję. Dobra. Dobrych lotów w nowym roku. Życzę wszystkim udanego Sylwestra. Wszystkie takie fajne. Kolego, proszę podać na namiar. 782-644-202. Imię? Radek. Radek. Proszę bardzo, pana Radka tutaj, powiedzisz o tych gołębiach coś tutaj. Tu są para stare polskie są, tak? Tak, stare. Teraz stare polskie. Jest para stare polskich, samczyk Arden. I cóż, no i reszta czarnych. Czarne tygryskie kosztują? Po 30 zł sztuka. Arden? A tu te krymeczki, tak po ile mniej więcej? Krymeczki po 20 zł. Po 20 zł, te tygryski? Po 30 zł. Po 30 zł. Zapraszamy do kolegi Radka, jakby to coś potrzebował.